dzisiaj, na ten rok przed wyborami, na tych 400 dni około, bo tyle zostało dzisiaj do wyborów, chciałbym, żebyśmy trochę zmienili opowieść. I my jako Polska 2050 chcemy zaproponować, żebyśmy teraz, w ten nowy sezon polityczny, w tę prekampanię wyborczą, bo ona już, wszyscy to czujemy, zaczyna się na pełnym pędzie, weszli z innym pytaniem, jak mogłoby być. Bardzo bym chciał, żebyśmy teraz, w czasie tych dni, które przed nami, tygodni, miesięcy, przed tymi najważniejszymi wyborami od 30 lat, bo to będą najważniejsze wybory od 30 lat. Nie zmiana jednej partii na drugą, tylko zmiana kompletnie mentalności, kompletnie pokoleniowa, kompletnie zmiana myślenia o Polsce i o tym, co z Polski można zrobić. A więc przygotowując się do tej kompletnej zmiany, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o marzeniach, które mamy, o nadziei, która wciąż w nas się tli, mimo tego, że PiS w tak bezwzględny sposób ją gasi. Tak. Dzisiaj chcemy po raz kolejny, bo to jest specjalność naszego ruchu, naszej partii, odwrócić politykę, zostawić starą, zacząć nową. W starej polityce lider staje w środku sali i zwozi mu się autobusami kilka tysięcy ludzi z całej Polski, żeby go czcili, żeby go słuchali, żeby bili mu brawo, żeby skandowali jego imię. Widzieliśmy to w ostatnich miesiącach często, a my chcemy to kompletnie odwrócić. Polska 2050 jedzie dziś do tych kilku, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu tysięcy ludzi, których inni zwożą do siebie. My do nich jedziemy. To będzie mobilna konwencja partii Polska 2050, która zaczyna się jutro i która będzie polegała na tym, że tak jak powiedziałem, to lider ugrupowania, to jego zarząd, to jego czołowe postaci, one pojadą do ludzi, żeby słuchać ludzi, a nie kazać ludziom słuchać tego, co mają do powiedzenia politycy.